Dzień dobry, szczęść Dzień Boże. dobry, szczęść Boże. Jak tu ładnie i miło i ciepło. I no mamusi balkonie. No jak wiadomo, widać i nas słychać, międzypokoleniówka, serdecznie Was witam. A dzisiejszy temat to jest o wakacyjnej pracy. Każdy pewnie doświadczył, albo prawie każdy, a ten, kto nie doświadczył, niech żałuje. Tak. Wakacyjna praca, no jak sama nazwa mówi, wakacje dla studentów, dla uczniów, dla dzieciaków. Dla dzieciaków, tak, dla dzieciaków też. No, ja i to... praca. I chciałyśmy, żebyście się też z nami podzielili, jak spędzaliście wakacje, czy mieliście takie prace, o których zaraz zaczniemy sobie opowiadać. A może inne? A może inne, bo to, no jak wiadomo, międzypokoleniówka, różnica wieku. Różnica pokolenia też i różnica tych prac, jakie były dostępne, tak, prawda? Tak, no właśnie chciałam to powiedzieć, że ja zupełnie coś innego i co innego miałam, inne potrzeby niż Patrycja. Znaczy, no inne prace dostępne, prawda? Bo za twoich czasów nie było tego, żeby malować tatuaże henną nad morzem na przykład, albo zaplatać kolorowe warkoczyki. W życiu to już jako taka wiekowa kobieta bardzo się interesowałam, jak już patrzyłam, byłam zdziwiona. Warkoczykami. Że takie rzeczy są, że warkoczyki kolorowe, bardzo mi się to podobało, ale ktoś te prace wykonywał, tak? Wakacje. I wykonuje wakacje. I wykonuje, tak. A ja co? Ja swoją pracę pamiętam jako no dziecko jeszcze, bo to w podstawówce, tak, zarobkowo, można tak powiedzieć. Pojechałam na plantację truskawek, bo chciałam troszeczkę zarobić sobie, bo nie miałam pieniążków, nie miałyśmy z babcią pieniążków. A to dziadek już nie żył, pewnie, tak? Dziadek już nie żył, tak. No i pojechaliśmy na taką plantację, gdzie były i truskawki, i morele, i sady, i przecudowni ludzie. I tak jakoś... Tak jakoś zerwałam truskawki i poszłam jeść morele. Tak mi się spodobało. Zebrałam, bo to za koszyczek, ja nie pamiętam ile to pieniążków się dostawało, ale jakieś tam byłam bardzo zadowolona. Zebrałam dwa koszyczki i myślę sobie, nie no, przecież tu takie piękne morele są. Poszłam koło tego drzewa, pojadłam, usiadłam i zasnęłam. I tak wyglądała moja praca sezonowa. Chyba... Jedna z pierwszych. Wiesz co, tak patrzę, my uciekłyśmy z dworu przed burzą, tak. A tu słońce wyszło. No i dobrze, że słońce wyszło. Nie będziemy się rozbierać teraz ani przerywać, tak tu po prostu. Tak, gramy tutaj dalej. No to opowiadaj, bo to chronologicznie to twoje są starsze wakacyjne prace, więc ja dorzucę widzicie, swoje później. No jak tu nie zapowiedzieć zaraz międzypokoleniówki, od razu mnie wytka mój wiek. No, ale nie wytykam ci twojego wieku. Dlatego, że masz w tym roku okrągłą rodzinę. A cicho! Cicho być i gadamy dalej. Jak w kabarecie. O, pszczoła przeleciała. Nie, to nie pszczoła, to osa. Ojej. No. I co później? No później pojechałam na kolonie jako pomoc wychowawcy. No niewiele się różniłam. Oj. Niewiele się różniłam. My jesteśmy obie alergiczki, więc wiecie, to mało. Od tych dzieci, które tam były, ale miałam taką fajną Danusię, która była wychowawczynią i tak, a to mnie ubrała, a to poszłam z dziećmi na jabłka, a to... Kraść jabłka. Oj, przestań, jakie kraść jabłka. Już nasi widzowie znają tę historię. A to, no po prostu, ale też dostałam jakieś pieniążki za to. To była moja wakacyjna praca. Mhm. Bo, tak, było bardzo fajnie. Tak znaczy, to akurat masz to, że musiałaś pracować, no, prawda? To nie jest tak, że sobie szłaś, akurat... żeby sobie zarobić na sukienkę tak nową, prawda? No, po prostu chciałam coś mieć, więc musiałam troszkę babci pomóc. Patrzcie, co się tu z moim mikrofonem dzieje. O, widzisz. No, później no co? Jeszcze moje wakacyjne tak wspomnienia, to już jak byłam w studium, mieszkałam we Wrocławiu i też chciałam sobie zarobić, a to na lody, a to na to. I pamiętam, że na Krzykach budowali takie osiedle i zgodziłam się sprzątać po budowie, te gruzy wynosiłam. To było chyba trzypiętrowe czy czteropiętrowe, już teraz nie pamiętam, chociaż zawsze jak jadę, zawsze patrzę z taką smutną miną na te budynki, ponieważ mnie oszukano. Pracowałam ciężko, ale nikt mi nie zapłacił ani grosza. Pracowałaś ciężko na chleb tak naprawdę, no, na tak, to, żeby sobie coś żyć, kupiłam, tak? No, tak chciałam po prostu kupić sobie coś. Który budynek? Która ulica? Adres podaję. Może się spółdzielnia mieszkaniowa odezwie po tylu latach. Na Krzykach, naprzeciwko
jak się nazywa ten wysoki budynek? Sky Tower? Sky Tower, tak. Tam kiedyś nie było Sky Towera, tylko taki był. Też obserwowałam właśnie budowę tego domu, bo pierwszy chyba wieżowiec we Wrocławiu, który powstawał i rósł od dołu. I tak, a mieszkałam na Gwiaździstej. I tak, co się obudziłam? Tu ten dom, coraz wyżej, tu pół okna, tu piętro i tak dalej. No, także takie wspomnienia z tego. No i jeszcze później, jak już mnie oszukano, no to poszłam do pracy. Oczywiście takiej sezonowej, do PCK. I opiekowałam się taką panią. Przecudowną. Kto tam się kim opiekował, to ja bym się mocno zastanowiła, bo ja już słyszałam trochę historii z tej ale pracy. Ale pani po prostu była bardzo fajna, ona była tak 80 parę lat miała, ale zobaczyła, że ja tak przychodzę zmęczona po tych praktykach i tak mówi, no to co, Haneczka, dzisiaj gotujemy. A no, musiała mi wiele rzeczy nauczyć, bo niespecjalnie umiałam. No, także i pomagałam. Jak zobaczyła... Mamusia nawet nie wiedziała, że kotlety schowała się rozbija. No, skąd mogłam wiedzieć? Gotowałam od dziecka, ale tak jak umiałam, nie? Ale fajna ta babka była. Trochę mnie nauczyła, trochę mi dała, trochę mi pomogła wejść w ten dorosły świat, tak po ludzku. Mhm. Ale też zarabiałam tam pieniążki. Mało tego, że jakieś tam pieniądze legalnie zarabiałam, to jeszcze dostawałam prezenty. Pamiętam, że byłam zszokowana. To do jedzenia to wiadomo, że później już dawała mi, ale taki on miał kogoś za granicą i dostała taką paczkę. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Myślę, że możesz powiedzieć. I taki szlafroczek przyszedł, taki ładny, pikowany. Tak mi się podobał. Ona chyba widziała moją minę taką. I jak odchodziłam z tej pracy, to dostałam ten szlafroczek w prezencie. Nie wiem, czy ten, czy taki. No, to takie były moje prace sezonowe. No jeszcze przed podjęciem samej pracy, już po dyplomie, to pojechałam nad morze na całe wakacje, nie odpoczywać, pracować na kolonii. I bardzo też dużo się nauczyłam, bo ja nigdy nie byłam na kolonii jako kolonistka. A pojechałam jako wychowawczyni, miałam dwie grupy, najstarszych i najmłodszych. I do dzisiaj spotykam te dorosłe dzieci. I bardzo miło to wspominam. Nauczyły mi piosenek. A jak rozjeżdżaliśmy się, to chyba płakałam jak nie wiadomo co. Bo no właśnie zżyłaś. Zżyłam się, chłopcy. Będziemy tacy. Miały cały odcinek zamkniętymi oczami. A ja nie mam zamkniętych ja oczu. No. Ja mam, posiedzę tu, bo ty siedzisz trochę od słońca, a ja siedzę tu. No i tak to fajnie wyglądało. To była moja ostatnia sezonowa praca przed podjęciem pracy po prostu. Pracy. Taka sezonowa, nie sezonowa, bo mówimy o wakacyjnej pracy, no to nie wakacyjna. O sezonowej, bo na sezon to ludzie jeżdżą na truskawki, nie, no czy jeździli i tym podobne, to jest inna praca. Się, tak. To chodzi o inną pracę. To były moje ostatnie wakacje. Ostatnie twoje wakacje, ostatnia praca wakacyjna. Tak. Się zastanowiłam teraz, jak mówiłaś, jak się odmienia. Czy kolonie mają liczbę pojedynczą? Chyba nie. No kolonia. Nie, kolonie. Kolonie. Albo kolonia to jest taka, kolonia, tam to tam kolonia pod miastem, tak? Jakaś, a coś tak. Źle coś powiedziałam? Powiedziałaś, że, jak że na kolonii nigdy nie byłaś, a nie na koloniach. Na koloniach. Na koloniach. Ojej. Ojej. No dobra, będę znowu, że się czepiam. No. Na koloniach nie byłam, tak, nigdy nie byłam jako uczestnik. No ja jeździłam na kolonie, nigdy nie jeździłam jako ten wychowawca, bo sama byłam uczestnikiem, więc wiedziałam, że to tragedia być wychowawcą i nie chciałabym nigdy mieć takiej grupy jak moje ostatnie kolonie, więc gdzie byłam jako uczestnik. No tak, gdy przecież po kablu. I zaraz się okaże, że dźwięk tam się nie nagra i znowu będziesz się czepiał. Ale tak, u mnie to trochę inaczej, zupełnie inne czasy, jeżeli chodzi o te wakacyjne prace, ale pamiętam jeszcze w szkole, to chodziliśmy z kolegą pomagać w takiej hurtowni. To hurtownia była jakaś ogrodnicza i cebulki rozparcelowaliśmy na takie woreczki, co później były sprzedawane, to pamiętam. Że to wtedy człowiek pierwszy raz gdzieś tam zrozumiał, ile pracy wymaga, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze.
to gdzieś na etapie szkoły. No bo u mnie to było tak trochę inaczej, to już nie była wakacyjna praca, a tam człowiek jechał gdzieś zarabiał, gdzieś potańczył, prawda, z zespołem, coś zapłacili czasem, czy w trasie koncertowej, to też inaczej, inna sytuacja. Ale pamiętam, że jak poszłam na studia, nie wiem, który to był rok, ale tam 20 parę lat temu na pewno, była organizowana promocja jednej z gazet plus czasopisma tego samego wydawnictwa Nad Morzem. Nie będę podawała nazwy, no bo nie mogę. Nad Morzem. I całe lato spędziłam na wybrzeżu, handlując tymi gazetami. To była taka promocja, że dostawało się tę gazetę, raczej kupowało się gazetę, a dostawało się prezencie do gazety któryś z magazynów tego samego wydawcy, czyli z czasopism. No i to była taka promocja na plaży i tam po całym wybrzeżu i nie tylko na plaży, ale też na tych deptakach. No i wtedy się ubawiłam nieźle. Bo to takie, ja lubiłam zawsze sprzedawać, gdzieś z taką nutką się chyba urodziłam. Myślę, że jakbym nie robiła tego, co robię, to byłabym dobrym sprzedawcą w jakimś sklepie z skarpetkami. Pozdrawiamy. Tych, co wiedzą, do czego to jest uśmiech i mrugnięcie okiem. Ale tak, sprawiło mi to frajdę. Wtedy bardzo dużo pieniędzy zarobiłam, bo myślę, że się można się przyznać, ile się zarabiało? Czy nie? Nie, no nie, można, nie wiem, chyba. Czy można. Ale zarabiałam. Wtedy dużo zarabiałam. Bardzo dużo zarabiałam. Tygodniowo zarabiałam tyle, co miesięcznie ktoś normalnie, na normalnym jakimś tam prostym stanowisku pracy, bo to była praca na prowizji, a że ja lubię sprzedawać. Prowizja jej wychodziła. Prowizja mi wychodziła całkiem przyjemna, więc to wspominam bardzo. No i co, no i też myślę, że tak jak wiele dziewczyn z mojego pokolenia, to wiele pracowało jako hostesy przy promocjach. Teraz tych promocji już jest bardzo mało w hipermarketach czy w supermarketach. Jakaś inna forma. Inna forma jest. A to były promocje, czyli że się stało dla najmłodszego pokolenia, bo wy tego już nie pamiętacie. I się zapraszało do albo degustacji produktu, albo do jakiejś promocyjnej właśnie sprzedaży, że jeżeli pan kupi to i to, to pan przy kasie dostanie to i to. Teraz to wszystko jest w aplikacjach napisane nie, no, gdzieś. Też tam jest. No ja ostatnio tak? spotkałam Spokaś? Chłopaka tak nad morzem, jak częstował kawałeczkami pizzy przed pizzerią. No, ale to przy knajpkach, to tak, to tak. Ale ja mówię w supermarketach, w hipermarketach, no to już się rzadko kiedy to spotyka. No, tak. Ale to też, to była taka moja praca właśnie dodatkowa, taka wakacyjna wtedy, kiedy człowiek nie siedział i się nie uczył, więc to takie sytuacje. No i wiesz co, tak sobie jeszcze przypomniałam, że jeszcze na etapie szkoły aktorskiej, no to człowiek latał gdzieś tam statystować też. No tak, to też... Była praca. Bo to też była praca i to zawsze jest wakacyjna i niefajna praca. Ja nie lubiłam tej pracy, dlatego że statystów niestety traktuje się często jak żywą scenografię, no bo de facto tym są. I pamiętam, że zawsze starałam się, jak pracowałam jako asystent reżysera, czy jako drugi reżyser, bardzo, bardzo doceniać tę pracę tych ludzi. I no, mam nadzieję, dla ciebie. Tak się chwalę, ale mam nadzieję, że osoby, jeżeli były na planie wtedy, kiedy ja się zajmowałam statystami, to że nikt nie ma do mnie żalu ani pretensji, że kogoś źle potraktowałam. Więc to tak by się podzieliłyśmy naszymi pracami wakacyjnymi z wami. Ja miałam ich zdecydowanie mniej niż mamusia, ale może wy teraz jesteście, pracujecie teraz gdzieś nad morzem, w górach, właśnie wakacyjnie. Podzielcie się z nami, podzielcie się też z nami doświadczeniami swoimi z przeszłości. Bo może tak. Ktoś z was też został oszukany, tak jak mama została oszukana. Może warto o tym też powiedzieć i przestrzec tych młodych ludzi, jak się zabezpieczyć. Bo ja nie wiem na przykład, jak przed takim oszustwem wakacyjnym się zabezpieczyć. Ale wiecie co, ja myślę, że rodzice drodzy, powinniście pozwalać i właściwie kierować swoje dzieci do prac wakacyjnych, bo powinny one poznać cenę tego pieniądza. Tak. To nie jest tak prosto, że otwieram portfel i tam jest 100 zł, czy to, co dziecko potrzebuje. Żeby wiedziały, ile to 100 zł kosztuje pracy. Tak. Ile kosztuje, żeby zarobić to 100 zł? Tak. Ile? Tak, bo wtedy może część zachcianek by nie istniała. No, niepotrzebnych rzeczy, prawda? Nie wiem po co, ale żeby znać cenę tego pieniądza. Tak, tego pieniądza, tak. To jest bardzo ciężko. Że ciężko jest zarobić każdą kwotę i
myślę, że też warto się rozejrzeć, bo tak patrzę na twój przykład, bo ty nie pracowałaś, bo to babcia cię nie wysyłała do pracy, czy nie szłaś do pracy po to, żeby nauczyć się, ile pieniądze kosztują. Ale to tylko ja dlatego, ja sama no, chciałam babci pomóc, tak? Tylko dlatego, że po prostu nie miałyście tych pieniędzy. No nie miałyście. I może warto się rozejrzeć, drodzy moi kochani, nasi kochani, rozejrzeć, czy takich dzieci nie macie naokoło, bo to są dzieci dumne, które najczęściej nie przyjmą od was żadnej pomocy. Gdy zapytacie, czy coś potrzebujesz, czy jesteś głodny, to dziecko nie powie. Ale ty jako dorosły przecież to widzisz, że jest problem w domu, że może jest jedna osoba chora w domu i to dziecko nie przyjmie pomocy. Ale jak powiesz, słuchaj, ja nie mam siły, podkurzasz mi dywan, a ja ci dam za to 10 zł. Cokolwiek. Ale wiesz, to teraz różnie jest. Tak, ale ja mówię, widzisz, tak, jeżeli jesteś sąsiadem, to widzisz, tak, prawda? Tak, widzisz, no, czy sąsiadem, czy nauczycielem, w najbliższym otoczeniu. Tak, w najbliższym otoczeniu. Warto się rozejrzeć, czy nie ma kogoś właśnie, kto potrzebuje takiej pomocy bez upokorzenia. Tak. I kończymy. No i kończymy. Szanowna pani. Słoneczko nam dało, mi przygrzało. Bardzo tym czarnym. Po prostu. Ale nic, ale życzymy wam tego słońca na resztę sierpniowego, wakacji. Na resztę wakacji. I dobrego humoru. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Pa.